Jak wyobraża sobie Pani własną starość? No, ja jestem bardzo pogodną osobą, która optymistycznie patrzy na życie, więc mam nadzieję, że będę spędzać swoje ostatnie chwile w gronie innych ludzi, którzy mają podobne spojrzenie na świat, na życie, którzy mają pasję. Mam nadzieję, że ta pasja, którą ja w sobie czuję, nigdy nie zgaśnie i chciałabym tak przechodzić przez życie na każdym jego etapie. Czego się Pani najbardziej obawia odnośnie przyszłości właśnie bycia osobą starszą? Nie ma we mnie strachu. Dla mnie przez całe życie bardzo ważna jest samorealizacja i relacje z innymi ludźmi i dbam o to, więc czuję się spełniona wewnętrznie, jeśli chodzi o takie spełnione, że spełniam się w tej pasji, o takie twórcze działanie i też otoczona ludźmi, których kocham, którzy są dla mnie ważni, którzy też o mnie dbają tak jak ja o nich, kiedy mnie potrzebują, więc mam zamiar w taki sposób wejść w kolejne etapy swojego życia i ten pewnie najdojrzalszy, mam nadzieję, będzie obfitował wiele bliskich osób, z którymi będziemy spędzać twórczo, radośnie czas, cieszyć się każdą chwilą, bo myślę, że to jest jakieś takie największe wyzwanie, żeby cieszyć się z tego, co jest, co właśnie trwa, nie uciekać myślami do przeszłości i nie wymyślać tego, co ma być jutro, tylko właśnie być sobie taką czystą obecnością w danej chwili, w danym momencie, w danym dniu i czerpać z tego, bo jest z czego, tylko kwestia tego, jak patrzymy na naszą rzeczywistość.